Stefanek. Poszłam sobie trochę w dół strumyka naszego. Zobaczcie, co odkryłam, co tutaj rośnie. Dzikie irysy. Nigdy wcześniej ich tu nie widziałam. Znaczy, na pewno były, ale ja tu raczej nie chodziłam. Piękne. Dziewczyny. Tutaj jest sól do lizania dla koni. Jesteśmy w sklepie takim typowo wiejskim dla farmerów. Różne uzdy, różne rzeczy. Patrzcie na to. Zim mówi, że jestem za stara, żeby to mieć. Szkoda, że kiedyś takich nie było. To jest fajne. Kupiliśmy dzisiaj sobie z Zi bardzo fajne kalosze. Taki mój nowy look, proszę. Bardzo fajne, bo ciężko się wciąga i ściąga, a mają właśnie takie specjalne dziury do tego, żeby trzymać. I do tego są bardzo, bardzo lekkie. Także fajne. Tu jaka leśna gęstwina. Do końca tych naszych lasów tutaj nie znamy. Ja idę teraz wzdłuż strumyka, bo chcę zobaczyć z bliska te irysy. Spodmokło bardzo. Także nowe kalosze się bardzo przydają tutaj. Śliczna ta roślina jest. Naprawdę ładne ma liście. Nie wiem, co to za roślina, ale tutaj kilka ich rośnie. A tutaj jakie śliczne mamy wysokopienne paprocie. Są wyższe, takie prawie wysokie jak ja, no znaczy nie, no. Gdzieś do brody mi sięgają, tak do twarzy. Fajne, jak w jakimś Jurassic Park. Zobaczcie. Tu bardzo ciężko jest się przycisnąć. Takie wielkie drzewo, jakiś wierk. Nie wiem, czy mi się uda dojść do tych irysów. Bo tutaj to jest dosyć trudne. To jest jakieś wielkie mrowisko. Także jestem po drugiej stronie strumyka, ale słońce się odbija. Że tutaj jest taka ścieżka, tak jakby tu jakieś zwierzęta chodziły. Może rakuny. No i doszłam jakoś, tylko że tutaj trzeba bardzo uważać. Tu można zaraz w bagno wdepnąć. Ups. I proszę, jakie piękne te irysy. Tyle lat mamy działkę. Dopiero pierwszy raz je zauważyłam. Zobaczcie. Tu nie chodzimy przeważnie. Już jest bardzo blisko mostku. Mostka. Tak, mostka. Miałam kiedyś kilka właśnie takich irysów teraz koło naszego domku, ale teraz od czasu jak rakuny tak przychodzą, to pozadeptywały, ale widziałam może z 2-3 kiedyś. Ale piękne popołudnie się zrobiło.
W ogóle cały piękny dzień. Niedziela, a jutro jeszcze mam wolne. Tutaj te nasze koty naprawdę mają pełno miejsca, żeby się ganiać. Sucho tu jest też, także okej. Że część działki naszej to są okradła, ale duża część jest ta sucha. Fajny taki balans. No i oczywiście jesienią tutaj są grzyby u nas, ale to już kiedyś mówiłam. Jak ktoś ogląda długo już vlogi, to wie. Jak ktoś jest nowy, to nie wie. Ale jesienią na pewno nakręca. Morowisko znowu. No i sezon zaczynamy. Żeby taka pogoda została na całe lato. Proszę. Mam nową książkę, dobrze się nazywa. Ta dobra rzecz. I tak właśnie przyjemnie się tutaj spędza popołudnia. Obserwują cię dwóch. No i łaciatek przyszedł w odwiedziny. Tak? Chcesz sobie podjeść coś? Augustik, czemu mruczysz? Przecież ty lubisz łaciatka. Augustik syczy na łaciatka. No co jest? Co się dzieje? Poznali się na nim. Baby. Chodź, łaciatku, chodź. Idź do nowego jedzonka. Gadułka ci pokaże, mały, gdzie to jest. Tak? Idź tam sobie. No tutaj jest właśnie. To jest właśnie nowe jedzonko dla kotków. Suche. Cała ciatku. No i sobie pojedz. Augustik, co ty taki do łaciatka? Chcesz, mały gadułka, puszkę? Tam oni jedzą. Weź sobie. Idź sobie tam do nich. Ja, idź, idź, idź. No i wszyscy happy. Też jesteś happy, tak? Dopiero w pół do piątej po południu, a ten już sobie przyszedł.
kto pierwszy przychodzi, to najbardziej się naje, tak? Braciszku gadułki. Mała ciatka, dzisiaj jak jechaliśmy do Mount Forest, to widzieliśmy przy pewnym domu po drugiej stronie drogi. Także nie wiem, czy on tam mieszka. I tylko tutaj do nas przychodzi. Czy on jest bezdomny i tam akurat siedział. W każdym razie jak na kota, który miałby dom, to on był w bardzo złym stanie, dlatego że kilka jeszcze tygodni temu to sierść była cała brudna, pełno rzepów miał. Jednego rzepa takiego długiego w ogonie. Także nie wiem, jeśli ktoś jest jego właścicielem, to bardzo o niego nie dba. A teraz proszę, jaki piękny i przytył, i sierść już ładna, biała. Nie ma tych rzepów, także dba o siebie. Zupełnie inny kot. Paciatek, zupełnie inny kot jesteś. I mówiłam ostatnio, jak spaliłam wszystko, prawda? No zobaczcie teraz. Musieliśmy poobcinać trochę koło wjazdu. I tam, gdzie będą nam menonici wyrównywać miejsce, żeby postawić ten kontener, bo chcemy kupić taki kontener, żeby te wszystkie rzeczy, które teraz są w domku i w autobusie, schować po prostu. Tak samo, żeby na zimę można meble z patio schować. Więc mamy zamiar kupić taki 6-metrowy, taki shipping kontener, jak używają na statkach. Woda jeszcze była troszeczkę zimna, ale jak już się weszło, zwłaszcza, że ja siedzę na krześle, także ja siedzę nad wodą, tak jakby. Super jest. A jak ty mówisz, już nie mogłem się doczekać do wieczora. Tak? Gaduły tam idą. Chodźcie tutaj z krzaków. Z krzaków. Te dzikie koty. Co tam, Augustik, robisz? Obcierasz się, okej. Okay. A ktoś tu bardzo lubi jeść skórki z kurczaka, tak? Jakie pyszne. Ale zabłocona jesteś. No mama też chce. Tak? Ale komary koło ciebie też latają. Nie dasz czarnej mamie, nie, nie dasz. Ej, koleżanki. Zupełnie inne kolory.
Kubuś. Hej. Spadniesz tu na niego. Także Zimi dzisiaj tu zrobił karmnik automatyczny dla kotów i 3 razy dziennie będzie się wysypywało jedzenie. Wykorzystaliśmy do tego stolik, dlatego że przynajmniej miejsca nie zajmuje. Tak to wygląda w środku. Już ustawiamy czas, że mamy zaprogramowane na 3 posiłki dziennie. I teraz nakładamy to i miejmy nadzieję, że rakuny się już tu nie dostaną do tego. To jest dosyć ciężkie i solidne. No i idźcie już do nowego jeść sobie. Ale przeszedł pod gaduły brzuchem Augustik. So funny. Chodź koteczku, chodź też sobie pojesz, chodź. Chodź maluszku. To ma ładne oczy. Piękny. Ładny kolor ma oczy. Jak i Stefanek. Podobny bardzo do Stefanka. Jak ciebie nazwiemy? No, będziecie sobie teraz ładnie jeść, jak nas nie będzie, już nie będziecie głodować tutaj przez te 2-3 dni. Ale ładnie jest. Jedz sobie malutki. Ale ślicznie sobie. Gadułka, zostaw go. Gadułka. Gadułka. Hej. Gadułka. Chodź tu. Komary. Lato by było fajne, gdyby nie komary. Tak? I ta konfrontacja. I co teraz? I co teraz? Przeszedł bokiem. Tam jest. Skunks. Skunks. Jest skunksiku mały. Ktoś prysnął wczoraj w nocy. Śmierdziało. Kombinujemy. Jakby to otworzyć? Co tu zrobić? Coś tam znalazłam. Jakieś resztki. Co tam jest? Wiesz, co by się zrobi? I kotek strachliwy. Idź ku. 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 Śliczny kotek. Śliczne oczka. Wszyscy tutaj podobni są do siebie w jakiś sposób. Nie, Augustik? Nie, podobnie. A zobaczcie, co tutaj w nocy rakuny zrobiły. Wygryzły cwaniaki.
Także nie wiem, albo trzeba to dać z metalu, albo zrobić coś tutaj mocniejszego. Weekend się skończył i skończyła się ładna pogoda. Zachmurzone niebo dzisiaj. A wy co? Trójka dzióbków. Katek ma takie ładne białe skarpetki. Może wyjdzie później. Ale już powoli się przyzwyczaja, bo wcześniej tylko siedział pod spodem i ledwo nos wystawiał. I jadł razem z rakunami jedzenie dla psów. No ja u gości kurzewa domku. Śpi sobie na tarasie.